liturgii krok po kroku. Jesteśmy powoli przy końcu obrzędów wstępnych. Na końcu jest tak zwana kolekta, taka szczególna modlitwa i tym się dzisiaj chcemy zająć. To, co chodzi z tą kolektą? Dobre pytanie. Kolekta, proszę Państwa, to jest ta modlitwa, która zaczyna się od słów módlmy się i po której następuje chwila ciszy po tym wezwaniu i kapłan zanosi modlitwę z rozłożonymi rękoma. Są dwa wyjaśnienia nazwy kolekta. Jedno, które mówi o tym, że kapłan zbiera modlitwy wszystkich wiernych i po to jest ta cisza. Jeśli ciszy nie ma pomiędzy wezwaniem módlmy się a słowami, które kapłan później wyśpiewuje, to można księdza poprosić o to, żeby jednak ją zachowywał. To chwilę milczenia, tak żeby każdy z nas mógł faktycznie Panu Bogu przedstawić swoją modlitwę, a potem włączyć się w modlitwę kapłana. Wobec tego ta kolekta, to zebranie dotyczyłoby tego, że kapłan zbiera modlitwy wszystkich wiernych i w ich imieniu staje wobec Boga i przedstawia Bogu właśnie swoimi słowami prośby całego Kościoła. Czyli trochę to, co mówiliśmy jakiś czas temu, ta intencja ofiary, a nasze różne intencje, z którymi przychodzimy. To tu jakbyśmy zbierali to wszystko, o co chcemy się pomodlić we wspólnocie Kościoła. Państwo tego nie widzą, ale potakuję głową, tak, to już bardzo się zgadzam. Dokładnie o to tutaj by chodziło, że dołączamy nasze modlitwy do tej, którą kapłan za chwilę powie, albo lepiej właśnie powiedzieć, wszystkie nasze modlitwy kapłan będzie zbierał. Tutaj bardzo, bardzo wyraźnie widać, że ksiądz jest naszym przedstawicielem. On staje wobec Boga w imieniu Kościoła. Często słyszeliśmy, że kapłan staje in persona Christi, ale możemy też powiedzieć, że kapłan w niektórych momentach mszy świętej staje in persona Ecclesiae, czyli w osobie Kościoła, jest naszym reprezentantem. Stąd też wziął się gest rozłożonych rąk. Teraz może on być nieczytelny dla nas, dlatego że kapłan stoi skierowany twarzą, najczęściej stoi skierowany twarzą w naszym kierunku, w naszą stronę i rozkłada ręce. Natomiast trzeba by sobie wyobrazić kapłana, który stoi na przodzie zgromadzenia. Jest u samego szczytu kościoła, stoi przy ołtarzu, ale jakbyśmy powiedzieli plecami do nas, a dokładnie właśnie na samym początku zgromadzenia, jakby w pierwszym rzędzie. Wówczas, kiedy rozkłada ręce w geście oranta, to bierze nas wszystkich w obronę i nas wszystkich przedstawia Panu Bogu. Jakby z jednej strony jest tym, który woła jak Mojżesz do Pana Boga w imieniu ludu wybranego, a z drugiej strony jest jak ten, który przyjmuje łaskę od Boga i ją przekazuje dalej dla Kościoła. Kapłan faktycznie jest tutaj takim pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Może nam się wydawać, że tego nie potrzebujemy, ale właśnie do tego wybraliśmy tego księdza na samym początku mszy świętej, kiedy odpowiedzieliśmy mu na jego wezwanie Pan z wami i z Duchem Twoim. Tak? Właśnie wybraliśmy go do tego, żeby nam w tej modlitwie przewodził i żeby nas reprezentował wobec Pana Boga. I to jest pierwszy sens tego słowa kolekta. Drugi natomiast wiąże się z taką dawną tradycją jeszcze w pierwszym tysiącleciu w Rzymie, w niektórych innych miastach również, ale głównie w Rzymie. Mianowicie pierwsza część mszy świętej odbywała się w uroczyste dni w pomniejszych kościołach. Tam się zbierał kościół, czyli właśnie była to eklezja kolekta, czyli zebrany kościół, w danym konkretnym miejscu i tam się modlił. A dopiero potem przechodził na drugą część liturgii, na sprawowanie ofiary do wspólnego jakiegoś miejsca, najczęściej bazyliki czy większego kościoła i tam była zanoszona pierwsza modlitwa, która się nazywała sekreta i to też było nawiązanie do kościoła wybranego, ukrytego co wybranego. Także tutaj się zbieramy, jest początek wspólnych modlitw, a potem przechodzimy do ofiary, już razem jesteśmy wybrani do tego, żeby sprawować tę najświętszą ofiarę mszy świętej. Kolekta, jak już wiemy, co znaczy słowo, no to musimy się przyjrzeć temu, jakie są jej treści. W pierwszym rzędzie warto powiedzieć o tym, że ta modlitwa jest zanoszona do Boga Ojca.
jak wszystkie modlitwy podczas mszy świętej. Jest bardzo niewiele fragmentów mszy świętej. Chciałem powiedzieć, ale są pewne wyjątki. Są malutkie wyjątki, ale większość modlitw podczas mszy świętej jest zanoszona do Boga Ojca. Bardzo nieliczne są skierowane bezpośrednio do Chrystusa. Uważny uczestnik liturgii no naliczy w takiej codziennej mszy świętej, czyli niedzielnej mszy świętej naprawdę 3-4 modlitwy, które będą skierowane do Chrystusa. Natomiast większość modlitw na mszy świętej jest skierowanych do Boga Ojca, zanoszonych do Boga Ojca przez Chrystusa naszego Pana. I to ma kolosalne znaczenie, ponieważ cała msza święta jako ofiara Chrystusa Pana jest składana Bogu Ojcu. Nie komuś innemu, tylko Chrystus Pan oddaje samego siebie w miłości całkowicie swojemu Ojcu. Pod postaciami chleba i wina, ale także w modlitwach. I razem ze swoim Kościołem, razem, jak to mówi Pismo, z oblubienicą, czyli ze swoją małżonką, ofiarowuje się Bogu Ojcu. Dlatego ta modlitwa na początku jest też skierowana do Boga Ojca. Dalej, i tutaj może warto jeszcze dodać, że wtedy, kiedy słyszymy w tekstach liturgicznych słowo Boże, ono najczęściej odnosi się do Boga Ojca, a kiedy słyszymy Panie, to do Chrystusa. Kiedy nie ma do określenia, to można sobie tym pomóc, że tak jest to przetłumaczone i tak też jest w oryginale, że Deus, czyli Boże, czy Bóg, odnosi się do Boga Ojca, a Dominus, czy Domine, odnosi się do Chrystusa Pana, bo to słowo znaczy Panie. Kolekta, tak jak powiedzieliśmy, ona ma pewną taką formułę, pewną budowę, bardzo ściśle określoną. Jak przejrzymy sobie te wszystkie kolekty, zobaczymy, że one są w pewnych względach podobne, chociaż wyrażają inne treści. I teraz podobieństwo tej budowy, może to by nas jakoś tutaj poprowadziło teraz? Kolekta, jak każde dobre opowiadanie, ma swoje wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz uczestnik liturgii był kimś, kto analizuje budowę kolekt, tym się zajmują liturgiści i historycy liturgii. Natomiast warto zwrócić uwagę, że zawsze jest to wyzwanie do Boga Ojca, którego jakoś określamy. W zależności od tego, jaki jest okres liturgiczny, jakie to jest święto, zwracamy uwagę na jakiś przymiot Boży. Następnie przedstawiamy mu konkretną prośbę w tym właśnie rozwinięciu. A sama konkluzja tej modlitwy brzmi: przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. To jest bardzo dawny sposób kończenia tych modlitw i w nim często księża go odrywają od poprzedniego zdania, bo faktycznie jest tam kropka pomiędzy ostatnim słowem tego rozwinięcia kolekty, a samym peripsum, przez naszego Pana. I tutaj ta kropka wymusza to, że jest jakaś przerwa, ale w zasadzie są to połączone ze sobą pod względem treści zdania, ponieważ wszystko, o co prosimy, prosimy przez Chrystusa, ale też wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy przez Chrystusa. On jest tym jedynym prawdziwym pośrednikiem, którego nam jakoś przedstawia, którego nam reprezentuje kapłan. On jest tym, przez którego zanosimy nasze prośby, w jego imię prosimy Boga Ojca, tak jak on o tym mówi w 14, później 16 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, ale też od niego otrzymujemy łaskę, jak o tym mówi pierwszy rozdział tym razem Ewangelii Świętego Jana, że od niego przyszła łaska po łasce. Więc to nie warto, zdarza się niektórym księżom, dodawanie tam prosimy przez Chrystusa, czy prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, zupełnie jest to niepotrzebne i bym powiedział takie zawężające. Nie tylko prosimy, ale też przyjmujemy tę łaskę przez Chrystusa, który jest naszym orędownikiem u Ojca, jest tym, który się za nami wstawia. Jednocześnie odwołujemy się do jedności Trójcy Świętej, do tego, że On jest Synem Bożym, który żyje z Bogiem Ojcem i króluje w jedności Ducha Świętego. Przywołujemy, tak jak na początku mszy świętej, tak i na końcu kolekty i w tych wszystkich istotnych momentach podsumowywania naszych modlitw podczas liturgii, przywołujemy jedność Trójcy Świętej. Bo wszystko to, co uznajemy o Bogu Ojcu, uznajemy bez różnicy o Synu i o Duchu Świętym,
i mamy tą świadomość, że Chrystus Pan jest kimś, kto owszem stoi po naszej stronie, jest naszym pośrednikiem, ale zarazem jest Bogiem. To oczywiście jest cała trudność naszej wiary i często jesteśmy w stanie tylko w jakiś taki aspekt uchwycić tej tajemnicy, ale warto to też sobie często uświadamiać, że nasz Pan, nasz Zbawiciel nie jest tylko przyjacielem, nie jest tylko kimś, kto stoi po naszej stronie, ale już jest Bogiem prawdziwym. I to prawdziwy Bóg jest naszym przyjacielem i to prawdziwy Bóg stoi po naszej stronie. Przywołujemy Ducha Świętego i mówimy Bóg przez wszystkie wieki wieków. I tutaj jest duży kłopot, proszę Państwa, ponieważ dawniej to wezwanie było inaczej podzielone. Była mowa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. I trudność polega na tym, czy to się odnosi, to słowo Bóg, czy się odnosi do Ducha Świętego, czy się odnosi do Syna Bożego, czy może do całości tej Trójcy Świętej. I to jest ciekawostka, bo w pierwszym tłumaczeniu mszą na język polski z łaciny, kiedy po reformie właśnie zaczęło się bardziej powszechnie odprawiać mszę świętą w języku narodowym, to było właśnie w tej wersji, że Bóg był przyłączony, że tak powiem, do Ducha Świętego. W wersji ostatecznej, którą mamy w tej chwili, Bóg, że tak powiem, no nie jest odłączony do Ducha Świętego, ale jakby ten akcent pada właśnie Bóg przez wszystkie wieki wieków. A jak powinno być? No, trzymajmy się tego, co mamy w mszale, natomiast jeżeli mamy to połączenie z Duchem Świętym, to bardziej jest jakby podkreślenie faktycznie boskości Ducha Świętego, tak jak jest podkreślenie boskości Chrystusa Pana przez to, że mówi się o Nim Syn Boży, no Twojego Syna, dokładnie. Natomiast jeżeli mamy na koniec Bóg przez wszystkie wieki wieków, no to znowu raczej to się odnosi do Chrystusa Pana. Więc to jest, oba te warianty są prawdziwe, żaden z nich nie jest błędny pod względem treści. Natomiast dla nas jest istotne to, że i Duch Święty, i Syn Boży faktycznie jest Bogiem i do tego się odwołujemy. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, jeżeli chodzi o treść modlitw, że od czasu do czasu, a raczej dosyć regularnie mam takie wrażenie, że kiedy ksiądz zanosi modlitwę, czy tą właśnie kolektę, czy potem dłuższe modlitwy, odnoszę takie wrażenie, że wielu wiernych się wyłącza. Jakby nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wsłuchiwać się w te słowa, które są wypowiadane w kolektach i żeby w swoim sercu je potwierdzać, żeby po prostu śledzić to, co kapłan wypowiada i żeby jakieś echo tych słów było w naszych sercach. Źle się dzieje, jeśli mszę świętą przeżywamy tak jakby odcięci czy zamknięci tylko i wyłącznie w swojej głowie czy w swoim sercu i jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na tym, żeby się samemu modlić do Pana Jezusa czy do Boga Ojca. Dużo lepiej jest, jeżeli modlimy się wspólnie. A to wspólne modlenie i takie aktywne uczestnictwo polega na tym, że rezonuje z tym słowem, które kapłan zanosi. Czasem jest to trudne i tutaj zachęta do księży, ponieważ no, księża czytają to słowo po raz pierwszy wtedy, kiedy je wypowiadają na mszy świętej. To nie jest dobra sytuacja. Tak jak przygotowujemy się do kazania i poświęcamy na to jakąś określoną ilość czasu, tak samo powinniśmy się przygotowywać do reszty liturgii. I to przygotowanie od strony duchownego polega między innymi na tym, czy może polegać między innymi na tym, że czytam sobie te modlitwy wcześniej, żeby zrozumieć, co będę mówił w kościele, kiedy już się razem z kościołem spotkam, w imieniu kościoła, kiedy będę zanosił te modlitwy do Boga Ojca, żeby nie być kimś, kogo te słowa zaskakują, kto w ogóle próbuje zrozumieć, o co tu chodzi w momencie, kiedy je wypowiada. Mamy się aktywnie modlić, a nie tylko być takim megafonem, jakimś takim mikrofonem do tych słów. Nie mamy tylko ich czytać, ale mamy się w nie zaangażować sercem i wypowiedzieć jako modlitwę Kościoła, który reprezentujemy. A nie jest to możliwe, jeśli ten tekst nas zaskakuje, jeśli on jest po raz pierwszy go widzimy. Podsumowując wobec tego, kiedy słyszymy wezwanie módlmy się, faktycznie przystępujemy do modlitwy i zaczynamy w sercu modlić się, przedstawiając Bogu nasze intencje, czy prosząc Go o konkretne rzeczy, czy też dziękując Mu za konkretne sprawy i potem wsłuchujemy się w to, co mówi kapłan, który mamy nadzieję jest przygotowany do wypowiedzenia tych modlitw.
rezonujemy z tym słowem, jakoś odbijamy echem w naszych sercach i wszystko składamy w ręce Chrystusa, który jest naszym orędownikiem, naszym przedstawicielem, pośrednikiem przed Bogiem Ojcem. Przez Niego znosimy nasze prośby, ale też przez Niego chcemy otrzymać ich wypełnienie. A to znaczy, że godzimy się na wolę Chrystusa, że to, co nam da i to, co nam przekaże od Boga Ojca, to przyjmiemy, a nie będziemy zamknięci na to, co jest Jego wolą, a będziemy tylko i wyłącznie chcieli tego, na czym nam zależy. Dlatego nie trzeba dodawać, kiedy mówimy przez Chrystusa Pana naszego, czy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa z tym rozwinięciem, nie trzeba dodawać tych sformułowań typu, jeśli to jest zgodne z Twoją wolą. Niczego nie możemy otrzymać od Chrystusa, co byłoby niezgodne z wolą Boga Ojca. Wystarczy, że zanosimy nasze modlitwy przez Chrystusa i przez Chrystusa chcemy otrzymać ich wypełnienie. I na to wszystko odpowiadamy amen. Jest to jedno z trzech słów aramejskich w liturgii, które oznacza w takim chyba najlepszym przybliżeniu, niech tak się stanie. Czyli godzimy się, potwierdzamy to, co kapłan wypowiedział, godzimy się z tym i chcemy razem z nim, żeby tak właśnie się wypełniło. Co natomiast ma się wypełnić? Kiedy zaczniemy słuchać tych modlitw, to zobaczymy, że bardzo wiele z tych tekstów dotyczy naszego życia duchowego. Niewiele z nich dotyczy życia fizycznego czy jakichś potrzeb fizycznych. Owszem, są też takie, ale przede wszystkim chodzi o jakieś przyjęcie Bożej tajemnicy i ukształtowanie naszego serca według Bożego pomysłu. Uśmiechałem się, bo mi przyszło do głowy od razu życzenie zdrowia. Tak najczęściej sobie życzymy zdrowia, bo to jest najważniejsze, tymczasem może zdrowie duchowe bardziej. No salus, czy w ogóle zbawienie, znaczy i zdrowie, i zbawienie duchowe. Znaczy jasne, że jesteśmy jednością i potrzebujemy i zdrowia fizycznego, i duchowego, ale to duchowe jest tu absolutnie fundamentalne. Jest tutaj pierwsze. Jeśli nie oszczędzimy, jeśli nie zdobędziemy naszej duszy dla Chrystusa i nie będziemy posłuszni Bogu, to ze zdrowia fizycznego naprawdę słaby nam ratunek przyjdzie. To ja bym o dwie rzeczy jeszcze krótko bardzo dopytał. Pierwsza, żebyśmy może też mieli taką świadomość, bo słyszymy te teksty w tej chwili w języku narodowym, możemy nie mieć takiego poczucia, że to nie są teksty wymyślone przy reformie 50 lat temu, tylko sięgają często pierwszy wieku chrześcijaństwa, gdzieś tam 6, 7, 8 wiek. To prawda, a nawet 4. Są takie modlitwy, które jesteśmy w stanie wywieźć jeszcze z czasów świętego Ambrożego, Augustyna, czy potem właśnie Leona Wielkiego. To są modlitwy, które były tworzone przez wielkich mistrzów duchowych, ojców Kościoła. Często też przez ludzi bezimiennych, w sensie nie znamy ich imion, ale widać po głębi tych modlitw, że są bardzo i przemyślane, i przeżyte. Że życie duchowe tych ludzi, którzy je formułowali, nie było na pokaz, tylko było realnym doświadczeniem zbliżania się do Boga. I mamy dostęp faktycznie do całej takiej długowiecznej tradycji Kościoła. Kościół przez wieki przekazuje te modlitwy w depozycie kolejnym pokoleniom. I od nas też zależy to, czy przyjmiemy ten depozyt i czy go ożywimy naszą wiarą i przekażemy dalej. I ostatnie dotyczy gestu, bo powiedzieliśmy, że ksiądz rozkłada ręce, jakby właśnie się wstawia, oręduje, bierze w obronę zgromadzony kościół, ale potem je składa. Tak, składa, a my wszyscy, którzy stoimy w kościele i stoimy na znak tego, że się jesteśmy, jednoczymy się z tym, co on robi, również mamy złożone ręce. No i tutaj oczywiście jest szeroki temat w ogóle gestów liturgicznych, ale ograniczmy go na razie do tego gestu złożonych rąk. Niektórzy są skrępowani, żeby trzymać ręce złożone w ten sposób, że końce palców się stykają ze sobą, a kciuki są złożone na krzyż. Niektórzy mówią, że to jest taka gest nosorożca, inni, że to jest takie właśnie przedsoborowe, niepotrzebne, że lepiej złożyć te ręce, spleść palce ze sobą, czy jakoś tak, prawda, na brzuchu, czy gdzieś tam, te ręce trzymać dyskretnie. Proszę Państwa, ten gest rąk złożonych, tak, że palce się stykają, to jest gest dawny, trudno powiedzieć jak bardzo dawny, ale z pewnością średniowieczny. Jest to gest
z kultury feudalnej, gdzie lennik czy poddany składał swoje ręce w ręce pana lennego, swojego tam księcia czy króla. Wkładał właśnie w ten sposób złożone ręce w otwarte dłonie swojego, no, trudno powiedzieć przełożonego, ale władcy, zwierzchnika, i ślubował mu poddanie, ślubował mu posłuszeństwo. Kiedy wykonujemy ten gest, czy to będąc księżmi, czy też świeckimi wiernymi, to mówimy Panu Bogu: jestem Ci posłuszny. Tak? Moje ręce składam w Twoje dłonie, jestem Twoim lennikiem. Wszystko, co mam od Ciebie, jest Twoją własnością i ja sam należę do Ciebie. I myślę, że nie ma co się wstydzić, nie ma co naśladować tych, którzy nie wiedzą, co z rękoma zrobić, albo w ogóle ich nie składają, tylko właśnie można złożyć ręce w ten sposób, o którym mówię, i złożyć je w dłonie naszego Boga, któremu przedstawiamy nasze modlitwy. I zachęcamy Państwa bardzo do modlitwy także ciałem, tak jak zachęcaliśmy, żeby nie odganiać muchy, tylko zrobić znak krzyża, który jest wyznaniem wiary. Tak bardzo zachęcamy, żeby ręce złożone porządnie trzymać właśnie w geście takiego oddania się pod opiekę Ojca i też pełnego Jemu posłuszeństwa. Teraz sobie uświadomiłem, że kiedy rozmawialiśmy o akcie pokuty, nie powiedzieliśmy o tym, że bijemy się w piersi, wyznając winę. I to znowu jest kolejny gest, który myślę, że jest dla nas najbardziej zrozumiały, ale też dla tych, dla których byłby mniej zrozumiały, może warto powiedzieć, że to jest taka próba skruszenia serca, że nie jest tylko uznaniem siebie jako grzesznika, ale jakaś próba wzruszenia kamiennego serca, które właśnie przez grzech jest takie spetryfikowane. Czyli dobrze się tam tak dobrze uderzyć. Dobrze uderzyć, nie masować się po brzuszku, tylko uderzyć się w pierś, żeby serce faktycznie skruszyć. Gesty mają dokładnie taką rolę, żeby podążać za Słowem i żeby kształtować naszą pobożność, żeby nam tłumaczyć, kim jesteśmy wobec Boga i o co Go prosimy, jaką mamy wobec Niego przyjąć postawę. Czyli w następnym odcinku idziemy już do liturgii Słowa. Miejmy nadzieję, że nam to się uda. Państwo sprawdzą, a my się postaramy. Ojciec Tomasz Grabowski. Bardzo serdecznie dziękuję. I ksiądz Wojciech Nowicki. Dziękujemy, że Państwo są z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. O liturgii krok po kroku.